This was our planet. Tak wyglądała Ziemia blisko 4 miliardy lat temu, czyli 21 września. Wtedy naszym zdaniem powstało na niej życie. Atmosfera była węglowo-wodorowym smogiem. Nie zawierała tlenu. Zresztą nie miałby nim kto oddychać. Dopiero od niedawna doceniamy skalę przemian, jakie zaszły na Ziemi za sprawą życia. Od razu przychodzą nam na myśl połacie lasów i ogromne miasta. Ale życie zaczęło zmieniać Ziemię długo przed powstaniem tego wszystkiego. Miliard lat po rozbłysku na dnie morza życie stało się zjawiskiem globalnym. Zawdzięcza to organizmom, które są między nami do dziś. Przedstawiam wam cyjanobakterie. Istnieją od 2 miliardów 700 milionów lat. Cyjanobakterie, inaczej sinice, mogą przeżyć wszędzie. Są w słodkiej i słonej wodzie, w gorących źródłach i zasolonym środowisku. Dla nich to bez różnicy. Przez kolejne 400 milionów lat cyjanobakterie wchłaniały dwutlenek węgla i wydzielały tlen. Dzięki nim niebo stało się błękitne. Ale sinice na tym nie poprzestały. Wniknęły też w głąb skał i zmieniły ich skład. Magiczne działanie tlenu powodowało rdzewienie żelaza. 3500 z 5000 minerałów powstało za sprawą tlenu, produktu ubocznego życia. I wtedy nadszedł ów sądny dzień. Cyjanobakterie były dominującą formą życia na Ziemi. Przekształcały wszystko, z czym się zetknęły. Zmieniały oblicze lądów, wód i niebios. Działo się to 2 miliardy 300 milionów lat temu. Według kalendarza kosmicznego w drugiej połowie października. Na naszej planecie żyły jednak nie tylko sinice. Beztlenowce powstały jeszcze zanim cyjanobakterie zaczęły zanieczyszczać Ziemię tlenem. Tlenem, który był dla beztlenowców zabójczy. Jego pojawienie się sprowadziło apokalipsę na niemal wszystkie formy życia. Z beztlenowców przetrwały tylko organizmy na dnie morza, wśród osadów, do których tlen nie mógł dotrzeć. Cyjanobakterie działały jak pompy tlenowe. Działały pełną parą. 400 milionów lat później wywołały jeszcze bardziej dogłębną przemianę. Pamiętacie serpentynizowane skały na dnie, z których wydobywał się wodór i metan? Metan jest wydajnym gazem cieplarnianym. Wtedy to głównie on zapewniał Ziemi ciepło. Ten wydzielany przez organizmy raz jeszcze doprowadził jednak do przewrotu. W połączeniu z tlenem metan dawał dwutlenek węgla, gaz cieplarniany o znacznie słabszym działaniu. Temperatura na Ziemi zaczęła spadać. Życie wymknęło się jednak z lodowej pułapki. Martwe bakterie stworzyły globalny zasób dwutlenku węgla. Wulkany wypluwały go do atmosfery w ogromnych ilościach. Ziemia zaczęła się ogrzewać, a lody topnieć. Skomplikowany taniec przyrody ożywionej z nieożywioną
trwał miliard lat. Nasza planeta to zamarzała, to znów tajała. 540 milionów lat temu stało się coś cudownego. Życie, dotąd domena mikroorganizmów i prostych wielokomórkowców, zmieniło się za sprawą czegoś, co nazywamy eksplozją kambryjską. Istoty żywe zyskały nogi, oczy, skrzela i zęby. Dzięki ewolucji pojawiła się zdumiewająca różnorodność organizmów. Nie wiemy jeszcze, co umożliwiło tak dramatyczną dywersyfikację. Mamy jednak sensowne hipotezy. Być może to dzięki związkom wapnia, wyrzucanym do wody przez wulkany, organizmy wykształciły szkielet i pancerz. W ten sposób życie zyskało ochronę. Mogło odtąd tworzyć większe formy i zdobywać nowe terytoria.